krzyżu Golgoty. Diabeł został zdeklasowany. Zdeklasowany. A moja i Twoja rola na tej ziemi polega na tym, że my idziemy i zbieramy łupy. Na tym polega działanie Armii Bożej. Mamy iść i zbierać łupy. Zbierać łupy. Rozumiesz? My na tej ziemi nie walczymy nawet z diabłem, jeżeli chodzi o taką formułę ustawicznego zwyciężania go. My proklamujemy nasze zwycięstwo i zbieramy łupy. Wiara w to, wiara właśnie w to, doprowadza do tego, że ustawicznie zwyciężasz, a w konsekwencji tego jesteś szczęśliwy. Rozumiesz? Musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Tylko człowiek świadomy siebie jest człowiekiem, który odnosi sukcesy. Człowiek świadomy siebie. A tylko ludzie Boży są w stanie być w pełni świadomymi siebie. Dlaczego? Dlatego, że mieszka w nich Bóg. Mieszka w nich Bóg. Mieszka w nich Bóg. Mieszka w tobie Bóg. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, jeżeli zaufałeś Mu, jeżeli uwierzyłeś w to, że On umarł na krzyżu za twoje grzechy, jeżeli uwierzyłeś, że On wstał z martwych, jeżeli uznałeś Go za Pana swojego życia. Wiesz, co to znaczy uznać Jezusa za Pana? To znaczy, że przestajesz uznawać, że twoje ego jest Panem, że to Ty jesteś Panem i mówisz, Ty od dzisiaj, Jezu, jesteś moim Panem. A wiesz, co to znaczy, że On jest Twoim Panem? To znaczy, że dobrowolnie pozwalasz sobie założyć smycz na szyję. Smycz. Wiesz, co to znaczy, że Jezus jest Panem? Wiesz, kto to jest Pan? To jest właściciel. 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 Jeżeli Jezus nie jest Twoim właścicielem jeszcze, chciałbym, żebyś dzisiaj uznał Go za swojego właściciela. Jeżeli jest tu ktoś z Was, kto nie pojednał się z Bogiem jeszcze, jeżeli nie oddałeś Mu swojego życia, jeżeli nie podjąłeś decyzji o tym, że ustanawiasz Go Panem swojego życia, jeżeli nie uwierzyłeś jeszcze w to, że Twoje wszystkie grzechy są wybaczone i w wyniku tego nie uznałeś Go jeszcze Panem, to chciałbym, żebyś teraz podniósł rękę. Kto z Was? Brawo. Kto jeszcze? To jest bohater, to jest człowiek, który podejmuje decyzję. Kto jeszcze? Kto jeszcze z Was nie należy do Jezusa? Kto z Was, gdyby dziś umarł, nie ma pewności, że pójdzie do nieba? Podnieś rękę. Ten człowiek już wiemy. Brawo. Kto jeszcze? Brawo. Brawo. Chodź do mnie i chodźcie Wy do mnie też. Chodźcie tutaj do mnie. Chcę się z Wami modlić. Chcę, żebyście oddali swoje życie Jezusowi. Chcę, żebyście uzyskali pewność zbawienia. Chcę, żebyście podjęli decyzję, która absolutnie zmieni Wasze życie. Kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem? Chodźcie, ludzie, bo Jezus może jutro wrócić. Każdego dnia może wrócić. Pomódlcie się, tak będzie. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus raz na zawsze umarł za wszystkie moje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Może byłem religijny, ale żyłem bez Ciebie. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych. I od dziś, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, niech Twoja moc wypełni tych ludzi. Niech Twój Święty Duch wzbudzi w nich życie. Życie Twoje. Życie prosto z nieba. A Tobie, diable, zabraniamy dotykać tych ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy ochronę krwi Jezusa nad nimi. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźcie, bracia. Usiądźcie. Człowiek pokora. W jego życiu następują zmiany. Absolutnie. To są zmiany z martwego na żywe. To wielka różnica. Z martwego na żywe. Przypomina mi się taka historia, kiedy Jezus przywraca człowiekowi wzrok, a potem odchodzi od niego. Spotykają tego człowieka, który był ślepy od urodzenia. Faryzeusze, religijni ludzie, którzy mieli swoje fajne imprezy w Jerozolimie. Rozumiesz? Oni wszystko mieli w Jerozolimie oprócz Jezusa. Oni wszystko mieli w swojej świątyni. Mieli ołtarz, mieli ofiary,
Mieli wszystko, oprócz Jezusa. I oni go spotykają, tego ślepego, dawniej człowieka, i mówią: jak to się stało, że ty widzisz? A on mówi: przyszedł taki człowiek, położył na mnie ręce i zaczął on widzieć. A oni mówią: uważasz, że on jest sprawiedliwy? Uważasz, że on jest z Boga? A ten człowiek powiedział tak: czy on jest z Boga, czy nie, czy on jest sprawiedliwy, czy nie, to ja nie wiem. Wiem jedno: byłem ślepy, a widzę. I zostawił listę. Kocham poniżać religię. Kocham poniżać diabła. Uważam, że największą rozrywką Kościoła powinno być poniżanie diabła i poniżanie religii. Chciałbym, żebyście się śmieli do rozbudu diabła i religii prosto w twarz. Chciałbym, żebyście nigdy nie zachowywali powagi religijnej. Nigdzie. W ogóle. Jak spotkacie religijnych ludzi, zaczniecie zachowywać się w ten sposób, żeby poczuli się przy was źle. Nie słuchajcie tych dziwactw mówiących o tym, że należy szanować czyjeś przekonania. Jezus w ogóle nie szanował niczyich przekonań. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że Jezus Chrystus, a przypominam, że Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus, a robił takie zamieszanie socjologiczne, że się nie mieści w głowie. Jezus nie... Jeżeli mi pokażesz jedno miejsce w Biblii, gdzie Jezus okazuje szacunek religii, to ci dam 100 złotych. Bo tam nie ma. Tam takiego czegoś nie ma, bo ja czytam tą Biblię od 2001 roku. Ja tam widzę takie rzeczy, jak on robił. Mówi tak: plemię żmijowe. Zaznaczam, do kogo on mówił plemię żmijowe. Wiecie do kogo? Do ludzi religijnych, którzy pościli 2 razy w tygodniu. Większość was na 100% nie pości 2 razy w tygodniu. Ci ludzie też oddawali dziesięcinę ze wszystkiego. Tak? Jeżeli nie oddajesz dziesięciny ze wszystkiego, posłuchaj mnie teraz. Ze wszystkiego, tak? To znaczy, że jesteś mniej sprawiedliwy po ludzku niż on. Okej? Okay? A wiesz, co znaczy oddawać dziesięcinę ze wszystkiego? Jak na przykład masz pojechać 10 autobusem i masz 7 złotych na autobus, a to a ktoś cię podwiezie samochodem i nie zapłacisz, to powinieneś odłożyć 70 groszy do koperty. Rozumiesz, co to jest dzisiaj? Jak dostaniesz koszulkę na prezent na urodziny i ona kosztuje 30 zł, to powinieneś 3 zł odłożyć do koperty. To jest oddawanie dziesięciny ze wszystkiego. A oni oddawali dziesięcinę ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Rozumiesz? A Jezus do nich mówi tak: plemię żmijowe, groby pogielane. A jeszcze jest taki motyw, że jest napisane: a ci, którzy uwierzyli w Niego, tak? Z nimi taką rozmowę przeprowadził. Tam była taka grupa, która uwierzyła, że nawet Mesjaszem jest. Rozumiecie? Uwierzyli już to! A Jezus do nich mówi: jesteście synami diabła. Sorry, to nie jest kultura. Jezus w ogóle nie był kulturalny. Nie mówiąc o tym, co im zrobił w świątyni, jak mieli swoją imprezę religijną. Ja już nie mówię o tym. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Wiecie, co to jest? Za to się dostaje w Polsce od 5 lat. Wiecie, to jest wandalizm. Ja siedziałem w więzieniu z ludźmi, którzy siedzieli za wandalizm. Wandalizm. Ja nie mówię o tym, że ten wandalizm był w miejscu, tak, ogólnego użytku publicznego. To było miejsce publiczne. Wandalizm. Przepraszam, wyobrażasz sobie, na czym polega to, co on zrobił w stosunku do tego, co jest dzisiaj? Wyobrażasz sobie, że on wszedłby teraz do dobrze skonstruowanej świątyni jakiejkolwiek, gdzie jest wszystko pięknie pokładane i to wszystko popsuł, poniszczył. Wiecie, ja od małego, ja wierzę, że zostałem wybrany przez Boga przed założeniem świata. Uważam, że też powinniście w to wierzyć, zaraz o tym będę mówił. Ale ja, mając... nie wiem, ile lat, zapytajcie mojej mamy, tam siedzi tak, no, w ostatnim rzędzie moja mama na rogu. Ja już mając kilka lat, będąc w kościele na mszy, kiedy moja mama jeszcze była ultrakatoliczką,
Wyszedłem do przodu, ostentacyjnie ściągnąłem w siedzu mikrofon z tym. Z ołtarza. Ledwo chodzimy. A już gdzieś, we mnie, proroczo, brzmiała myśl pod tytułem, że religia jest oknem dla was. To już we mnie gdzieś grało. Od małego. Dopiero po latach sobie skojarzyłem, że to było prorocze. Chcę ci powiedzieć, żebyś był człowiekiem, który rozumie, kim jest. I żebyś do tego przykładał wielką wagę. Jesteś zwycięzcą, nie jesteś z tego świata. Jesteś Chrystusowcem. Jesteś człowiekiem rzędu Bożego. Wszelkie twoje zaburzenia, a wszyscy jesteśmy tu zaburzeni tylko w różnym stopniu. Wszystkie nasze dusze są pozaburzane. Okej? Okay? Nie ma... To jest prawda, przyjacielu. Musimy zmieniać swoje myślenie. Ale to w ogóle nie oznacza, że nie możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, jesteśmy gotowi, o Boże. Poślij nas, o Boże. Bo jednocześnie, kiedy będziesz wołał do Niego, poślij mnie. Kiedy będziesz mówił do Niego, gotów jestem, to równocześnie będziesz też wołał do Niego, pomóż mi zmienić duszę moją. To zawsze tak jest. To zawsze temu towarzyszy. Zawsze wierzę towarzyszy poświęcenie. Zawsze, kiedy uwalniamy wiarę, to potem idzie ruch uświęcenia. I ja każdego dnia się uświęcę. Każdego dnia. Moja świętość doprowadza do tego, uświęcanie się przeze mnie, że zaczyna być człowiekiem bez honoru, bez ambicji. A widzisz, honor masz jeszcze? Masz jeszcze honor? To jeszcze kawał drogi pokuty przed tobą. Teraz będziesz bez honoru i bez ambicji. Gwarantujesz. Wtedy będziesz wolny jak pyłek na ulicy. Okay? Jak pyłek. Będziesz sobie płynął. On cię wyleczy z honoru, z ambicji, ze wszystkiego. Pozwól mu. On zrobi z ciebie wojownika. 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 On wytworzy w tobie charakter. Prawdziwy charakter jego. Nie ambicjonalizm. Rozumiesz? Nie honorek. Rozumiesz? To nie tak. Wtedy ktoś się strzeli w mordę na ulicy, albo ci napluje w twarz, tak? To nieważne, ile dała siostro proszę ciebie za ten, za... Cię to nazywa? Kredka na przykład, nie ta kredka, nie jest taka... Tuż! Wiedziałem! Tuż! Nie będziesz na to patrzeć, nie będziesz patrzeć na swoje firmowe ubranie, nie będziesz tak... Dlaczego? Będziesz bez honoru. Obetrzesz się i dalej będziesz kochał. Znane mi jest osobiście świadectwo, które składał człowiek. Ten człowiek nawrócił się w ten sposób, że był rzezimieszkiem lokalnym w małej miejscowości. To było na Mazurach. Ten człowiek napadał na ludzi. Pił, wąchał klej, był takim prymitywnym złodziejaszkiem. Prymitywnym. Któregoś razu u niego, na tym terenie, pod jego miasteczkiem, był obóz chrześcijański. Przyjechali chrześcijanie. Był zlot młodzieży chrześcijańskiej. I on sobie popił. I on postanowił tam pójść. I był wdzięty. I zobaczył dziewczynę, która stała. I on podszedł do niej. I ona miała łańcuszek na szyi. I on do niej mówi, dawaj mi ten łańcuszek. I wyjął nóż do niej. A ona mówi, posłuchaj, nie kradnij mi tego łańcuszka, to jest grzech. I zaczęła mówić o Jezusie, on powiedział, dobra, dawaj mi ten łańcuszek. I trzymał nóż w ręku. Ona mówi, nie rób mi nic złego, ale nie dam ci łańcuszka. I on złapał ten łańcuszek i ona zapała go za rękę i wtedy on ją dźgnął nożem w klatkę piersiową. On ją dźgnął nożem. I ona mając ten nóż w klatce piersiowej, mówiła do niego, słuchaj, Jezus cię kocha i ja cię kocham i nie mam do ciebie żadnego żalu.
I ona tam upadła po tym żywolucie. I on ją tam zostawił. I ją znaleźli, zawieźli ją do szpitala i ją odratowali. Przez 3 dni nie wychodził z domu. Przez 3 dni. Przez 3 dni miał piekło, jakiego nigdy nie miał. Siedział w domu, patrzył na ten łańcuszek, który mu kradł. Po 3 dniach wybiegł z domu i pobiegł na komisariat milicji jeszcze wtedy, w tym swoim mieście z tym łańcuszkiem. Powiedział, że napad chrześcijan, obóz się już skończył, oni w ogóle nie zrobili zgłoszenia. Tam nie było zgłoszenia o napadzie. On wpadł, oni go znali, on był lokalnym menelem, debilem takim lokalnym. On przed nim mówi, zamknijcie mnie, mówi. On jeszcze nie rozumiał rzeczy, mówi, zamknijcie mnie do więzienia, jestem nienormalnym człowiekiem. Napadłem kobietę, dźgnąłem ją w klatkę piersiową nożem, zabrałem jej łańcuszek. Mówi, oni go pobili pałkami i wyrzucili z komisariatu. Powiedzieli, wojnowa stąd, debilu. Wyrzucili go. Wiecie, dzisiaj ten człowiek jest narodzony z Bożego Ducha. Już wiele lat składa swoje świadectwo w różnych miejscach. Ewangelia była ogłoszona przez dziewczynę, która miała nóż w klatce piersiowej. Twój stan duszy i ciała jest rzeczą bardzo ważną. Ale pierwsza podstawowa sprawa to jest to, żebyś podjął decyzję, tak? I uznał siebie w duchu za takiego, jakim widzi Ciebie Bóg. Bo to dopiero da Tobie siłę do działania. To dopiero da Tobie siłę do działania. Wtedy z nożem w piersi jesteś w stanie głosić Ewangelię. Z jednej strony nie boisz się noża w piersi, z drugiej strony nie boisz się, że masz 5 milionów dolarów na koncie. Nie boisz się tego. Nie boisz się. Nie boisz się polec dla Chrystusa, tak? I nie boisz się królować w Chrystusie. Nie boisz się. Wiesz, o czym mówię? Nie boisz się. Takim masz być człowiekiem. Takim masz być człowiekiem. 2 biznesmenów pełnej Ewangelii. Jest takie ugrupowanie w Stanach Zjednoczonych. Biznesmeni pełnej Ewangelii. Jechało wspaniałym samochodem, ponieważ to są milionerzy. Jechali na spotkanie chrześcijańskie. I przejechali kobietę. Zabili ją swoim terenowym samochodem. Przechodziła przez ulicę. Zatrzymali się. 2 eleganckich facetów w garniturach. 2 biznesmenów. Jeden dzwonił po karetkę pogotowia, a następnie po policję, tak? A drugi ją wskrzeszał z martwych. Zanim przyjechało pogotowie, kobieta już siedziała oparta i wielkie koło w samochodzie. Już do życia podniósł do życia. Rozumiecie? Wskrzesili. Zabili ją najpierw, potem ją wskrzesili. Chcę, żebyś zrozumiał, kim jesteś w duchu i pielęgnował. I będę ci to powtarzał do końca. Takim siebie musisz widzieć. Przyjaciele, zbierzemy teraz pieniądze i będziemy dzielić się słowem. Jeżeli chcesz, możesz wpłacać pieniądze również na konto naszej służby. To konto masz tam wyświetlone teraz. Jeżeli napiszesz tam, że jest to na rzecz, to się nazywa kultu religijnego. To ci to odliczą od podatku. Odliczą ci to od podatku. Jak to mawiał mój znajomy, będę mógł znowu dać pieniądze na kościół. W ten sposób się między innymi mówi Egipt. To jesteś człowiekiem, który rozumie rzeczy. Rozumiesz. Bóg każdemu człowiekowi daje możliwość, aby miał chleb na pokarm i ziarno na siew. Jeżeli ty prawidłowo to rozpoznasz i będziesz jadł chleb, a siadł ziarno, to zobaczysz, że ta zasada przyniesie Tobie poszerzenie finansowe. Ale podstawowa rzecz, która w tym wszystkim jest, to jest Twoje zrozumienie, dlaczego Ty to robisz. Wielu ludzi sieje pieniądze w Królestwo Boże i oni mają taką mentalność, że jeżeli będą dużo dawać, to będą też mieć duży zwrot. Ja Tobie nie mówię, że Ty nie będziesz miał dużego zwrotu, ale chcę Tobie powiedzieć bardzo ważną kwestię. Boga interesują bardzo intencje. Jeżeli Ty chcesz
siać pieniądze w Królestwo Boże, to ty powinieneś być człowiekiem, który przede wszystkim zrozumie, dlaczego to robisz. Nigdy bym nie chciał, żebyś siał pieniądze w Królestwo Boże. Bez zrozumienia rzeczy bardzo dogłębnie. I Słowo Boże mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie człowieka, który jest przekonany przez kaznodzieję, że jak będzie dawał dziesięcinę, to dostanie 5 razy tyle. To nie o to chodzi. Rozumiesz, w czym jest rzecz? To nie o to chodzi. Pierwsza rzecz w ogóle w jakichkolwiek działaniach w Królestwie Bożym, tak? To jest zrozumienie, że robimy to, ponieważ to jest dobre, ponieważ to jest prawdziwe, ponieważ to jest żywe, ponieważ to czemuś służy. Dlatego siejemy w Królestwo Boże. I dziesięciny nasze, czyli ta 1/10 z naszych dochodów, tak? Popularnie przyjęta jakoś taka, że dziesięciny daje. To jest w ogóle początek czegokolwiek. Początek. To jest początek. Gdybyście chcieli zajrzeć kiedyś w nasze finanse, a bardzo chętnie ci to mogę pokazać, ponieważ ja mam śrubę na punkcie skrupulatności finansowej. To tak naprawdę my w zasadzie to nie posiadamy tak z naszych pieniędzy, bo ja mam niebywałą trudność, żebym ja dokładnie mógł podzielić, co to znaczy mieć pieniądze na królestwo, a pieniądze dla mnie samego. Nie wiem, co to znaczy. Dokładnie. Bo jak w pełni służysz Bogu, tak? Całym swoim życiem, tak? To jest bardzo trudne do rozdzielenia. Okej? Okay? To jest trudne. Ale to też dało mi pewne światło w moim życiu, żebym zobaczył, że ja się nie skupiam na jakichś tam procentach. Twoja mentalność musi dojść do takiego miejsca, że pieniądze, które otrzymujesz w wyniku twojej pracy, biznesu, czegokolwiek, to je masz dlatego, ponieważ Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Wiesz, o co chodzi? Bóg jest dobry. I teraz, jeżeli ja się dowiaduję, że Bóg jest dobry i że to On moje ręce zaprawia do tego, abym ja mógł pracować, a ja bardzo dobrze rozumiem, co to znaczy nie umieć pracować, bo ja po wielu latach więzienia, jak wyszedłem, to ja nie potrafiłem pracować. Ja się modliłem do Boga, że naucz mnie pracować. Nieraz wam mówiłem, że mentalność złodzieja to jest taka, że coś leży, a złodziej mi się Żydyckiego w ogóle. To normalny człowiek tak nie ma, a złodziej tak ma. O, niczyje. To jest niczyje, bo to nie jest przywiązane, bo to nie, wiecie, kiedyś jechałem do Norwegii, to było dla mnie takie, pierwsze, pamiętam, zobaczyłem, że robotnicy kładli swoje młoty pneumatyczne, wiecie, był piątek, południu, to zostawiali. Koparka stała niezamknięta, ja taki haj mówię, ale jazda. Jak zobaczyłem stoliki takie, gdzie stały pomidory, ziemniaki, waga była, skrzyneczka z pieniędzmi, rozumiesz, to stało przy drodze, a chłop mieszkał 500 metrów dalej. On to wystawił i każdy się zatrzymywał, normalnie jakiś tam Norweg na przykład, ważył sobie kilo pomidorów i płacił tyle, bo tam napisane, jechał dalej, wiesz, o co chodzi? Tam naprawdę tak było. Póki my tam nie zaczęliśmy jeździć. I przyjaciele nasi ze wschodu, bo w jednej chwili. Wspólnota nasza. Jeszcze jest. To my, Polacy zaczęli jeździć, człowieku. Dziękuję bardzo. Nawet na kiełbasach zaczęli robić, proszę ciebie, alarmy. Rozumiesz dlaczego? Pogański kraj, pogańskie obyczaje na krzyżakach. To jest mentalność złodzieja. I mnie Bóg uczył pracować. I ja rozumiem, to znaczy, że On uczy mnie. To cokolwiek masz od Boga, tak? To czci tym Boga. Czci tym. Czci Boga. I nie czci Boga dziesięcina netto czy brutto. Uwolnij się od tego demona netto brutto. Wiesz, co to jest? To chciwo. A wiesz, z czym jest związana chciwość? Z lękiem. Z lękiem. Z lękiem. Dlatego czci Boga,
pieniędzmi. Rób to na maksa, ale przede wszystkim bądź człowiekiem, który prawidłowo poukłada swoje intencje związane z tym. Będziemy szli do słowa.